Witam serdecznie pana posła Macieja Gdulę, posła Lewicy. Dzień dobry. Czy pan Halo? Poseł... Tak. Dzień dobry, czy pan poseł mnie słyszy? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, słyszę. Fantastycznie, jak pan będzie świętował 102. rocznicę odzyskania niepodległości? Ciekawa jestem, czy odśpiewa pan hymn z okazji święta niepodległości? Śpiewałem wczoraj trochę z dziećmi, które są na nauczaniu zdalnym o 11:11. Ale jeżeli będę miał, bo wczoraj była taka uroczystość zdalna w szkołach. Tak, w szkołach, ale w domu, znaczy organizowane przez szkoły. Prawdopodobnie wezmę udział w złożeniu kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza. Kilka dni temu też składaliśmy kwiaty jako klub parlamentarny przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego, więc już jakby jestem wdrożony w świętowanie. Dzisiaj będzie kolejny akord. No tak, dzisiaj to święto takie nietypowe ze względu na pandemię. Odbędzie się co prawda Marsz Niepodległości, ale samochodowy. Myśli pan, że to dobry pomysł? Mnie się wydaje, że tak. Te protesty samochodowe, one już mają swoją tradycję podczas pandemii w różnych krajach, także w Polsce. To jest pewnie bezpieczniejszy sposób protestowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że to jest protest cykliczny, tak? Znaczy w tym sensie to jest marsz cykliczny. To nie jest protest, panie pośle. Właśnie, to jest po prostu marsz z okazji odzyskania niepodległości. No właśnie, więc dlatego myślę, że wybór tej formy jest trafny, chociaż często Marsz Niepodległości i ci, którzy go organizują, mają takie przeświadczenie, że to jest protest, pomimo że cykliczny, to jest protestem przeciwko władzy. Przynajmniej często to tak przedstawiają, tak było za Platformy, tak było też, chyba wyjątkiem był tylko pierwszy rok po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc, ale ja się cieszę z tego, że to jest protest samochodowy. W stulecie odzyskania niepodległości, czyli 2 lata temu, Marsz Niepodległości szedł z tyłu, a na czele szły władze państwowe, więc chyba trudno to nazwać protestem przeciwko władzy. O właśnie, to miałem na myśli, nie pamiętałem dokładnie daty, ale też z tego co pamiętam, to się już nie powtórzyło, znaczy to był jeden wyjątkowy przypadek. Tak jest. Też związany z pewną koniunkturą polityczną, zakazem marszu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, później wzięciem go w obronę przez Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj to był specyficzny taki układ wydarzeń, czy ciąg wydarzeń, który o tym zadecydował. Na pewno środowisko, które organizuje marsz, ma takie poczucie, że to jest bardziej protest. My na to patrzymy jako na marsz i chyba to jest bliższe rzeczywistości. Panie pośle, no wczorajszy dzień przyniósł dwie takie informacje, które mogą być wstrząsem dla polskiego kościoła, w każdym razie dla kardynała Dziwisza. Mówię o raporcie watykańskim i o filmie w TVN24, o reportażu. I jakby z obu tych dokumentów wynika, że kardynał Dziwisz mógł być taki proces po prostu krycia czy tuszowania przypadków pedofilii w kościele. No i tutaj nawiązuje, ten przydługi wstęp jest nawiązaniem do tego, że pan w ramach interwencji poselskiej zwrócił się do prezydenta Krakowa o odebranie kardynałowi Dziwiszowi honorowego obywatelstwa miasta, a pana kolega Łukasz Kochołt zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa poplecznictwa przez kardynała Stanisława Dziwisza. I chciałam pana spytać, czy wasze działania nie są odrobinę pochopne? Rzeczniczka prezydenta Krakowa powiedziała, że tego typu decyzje jak odbieranie honorowego obywatelstwa nie powinny być podejmowane pod wpływem emocji i w oparciu o materiał dziennikarski, bo wtedy to dziennikarze by przyznawali albo odbierali honorowe obywatelstwo.
Wie pani, pani redaktor, to może tak wyglądać, ale my nasze działania prowadzimy od lat. Tak naprawdę wiedza na temat procederu ukrywania pedofilii nie jest nowa. W jakimś sensie ja się bardzo cieszę, że wreszcie media się tym bardziej zainteresowały, że wreszcie wyciągane są konsekwencje z tej wiedzy, ale na przykład posłanka Scheuring-Wielgus i Agata Liduszko zrobiły coś takiego jak kościelną mapę pedofilii kilka lat temu. Prezentowały to w Watykanie, więc to nie jest zupełnie świeża wiedza. Ona jest dość dobrze udokumentowana i teraz mam taki moment, kiedy wreszcie z tej wiedzy wyciągane są konsekwencje. Nam bardzo zależy na tym, żeby nie powtórzyła się sytuacja, że nad tymi sprawami przechodzi się bez żadnych działań, że przechodzi się nad tym do porządku dziennego, że jakoś się sprawy zamiata pod dywan. Niestety Kościół ma wielką tradycję tutaj zamiatania spraw pod dywan, a elity, także polityczne, elity państwa, dość są blisko Kościoła i uważają, że ich rolą jest nie stanie po stronie sprawiedliwości i ofiar, tylko stanie po stronie Kościoła i jego hierarchów. No to jest nie do zaakceptowania, dlatego też podejmujemy dodatkowe działania, takie, które mają nagłośnić problem i żeby nie dało się go już zamieść pod dywan. No tak, ale też z drugiej strony to właśnie posłowie lewicy są oskarżani o takie akcje antykościelne, o zakłócanie mszy, czy to, co zresztą nie podoba się większości społeczeństwa, czy niszczenie tam tych obiektów sakralnych, w sensie tam mazania po murach, czy jakby idąc tymi dwoma nurtami, tutaj opierając się na informacjach w sprawie pedofilii, co na pewno jest on bardzo trudnym tematem w Kościele i na pewno jest to po prostu przestępstwo. Pedofilia jest przestępstwem, prawda? Krycie przestępców nie jest takie bezkarne. Ale z drugiej strony wasze działania, takie antykościelne, mogą się zbić w jedno i wyjdzie na to, że tak naprawdę wy nie lubicie Kościoła i w związku z tym atakujecie go przy byle okazji i w każdy możliwy sposób. Na pewno lewica konsekwentnie opowiada się za świeckim państwem. To jest coś, co jest niezmienne i w różnych kontekstach sprawia, że my się z Kościołem ścieramy rzeczywiście. W kwestii pedofilii jest tak, że dzisiaj interesują się nią także dziennikarze konserwatywni, także środowiska bliskie Kościołowi i ja bym powiedział wreszcie w tej sprawie lewica może liczyć na jakichś sojuszników, nawet takich niespodziewanych, dziwnych, ale jednak. A jeżeli chodzi o krytykę Kościoła, no to i na przykład ostatnie protesty, to no ja żadnych posłów lewicy marzących po murach nie widziałem. Ale widział pan posłankę Scheuring-Wielgus w Kościele podczas mszy, tak, prawda? Tak, widziałem no ją. Widziałem ją oczywiście. I to było działanie w bardzo określonym kontekście. Po wyroku Trybunału, kiedy Kościół bardzo mocno wsparł ten wyrok i był jedną z sił zresztą, które do tego wyroku doprowadziły, zachęcały. Kościół też jakby chce z jednej strony być bardzo silnym środowiskiem, które oddziałuje na politykę. Z drugiej strony udaje, że w polityce nie jest i że nie dotyczy go krytyka i działania polityczne. No to jest sytuacja no, dziwaczna, więc Kościół, kiedy jest zaangażowany w politykę, też się musi liczyć z tym, że ta polityka do niego przychodzi, wkracza. No, moim zdaniem tu nie zostały przekroczone jakieś granice naruszenia zasad wiary czy swobody religijnej. Natomiast gniew na polityków i na Kościół był olbrzymi. On znalazł ujście w tych pierwszych dniach protestów. Później to się zresztą uspokoiło. To też
trzeba powiedzieć, że protesty omijały kościoły, ale sprawa oczywiście zostaje o tyle, że Kościół musi mieć świadomość, że kiedy angażuje się w politykę, to staje się tak naprawdę siłą polityczną, czyli przestaje być wyłącznie instytucją religijną. No tak, ale pan mówi, że protest był adekwatny i nikomu nie przeszkodził, a tymczasem mamy taką historię grupy facebookowej Olsztyńskiego Strajku Kobiet, gdzie administratorki wydały takie oświadczenie, że nie podoba im się to, co się dzieje na protestach. I tutaj cytat: nie odpowiada nam radykalizm i wydarzenia, które nawiązują do praktyk ruchów narodowych, na przykład race na protestach, ataki na policję w Olsztynie, która naszym zdaniem dotychczas zachowywała się bezstronnie, zdarzające się ataki na budynki sakralne. No i widzi pan, także nawet niektórym organizatorkom się to nie podoba. Te protesty są takim ważnym wydarzeniem, także dlatego, że przyciągnęły bardzo dużo ludzi w bardzo różnych miastach, małych, wielkich. I nie dziwi to, że w różnych miejscach są różne formy protestu, bo przychodzą trochę inni ludzie, których na ulicę wyciągnęła jedna sprawa. Wyrok Trybunału, z którym się nie zgadzają, i to, że politycy mieli duży wpływ na ten wyrok. Natomiast formy protestu będą różne. No, tego typu ruch społeczny, czy tego typu społeczne poruszenie, na ulicach było prawdopodobnie około 1 000 000 ludzi podczas tych strajków szczerości. Więc to jest tak dużo ludzi, że trudno, żeby oni funkcjonowali jak jakaś zorganizowana grupa, jak partia polityczna. Dla niektórych race są takim dowodem tego, że wreszcie jesteśmy wolni. Możemy mocno zaprotestować, także zrobić coś, co robią narodowcy, odzyskać niejako protest dla innej strony politycznej, dla innego ruchu społecznego. Więc tutaj jakby różnorodność głosów jest raczej siłą tego ruchu. A dlaczego protesty aborcyjne nie przekładają się na wzrost poparcia dla lewicy, tylko na wzrost poparcia dla Szymona Hołowni, uważanego za umiarkowanego konserwatystę? No, z polityką jest trochę tak, że to jest bardziej alchemia niż matematyka i nie jest tak, że poparcie polityczne przechodzi na ugrupowania, które jednoznacznie opowiadają się za jakimś jednym tematem. No, poparcie polityczne to złożona sprawa. To jest kwestia po pierwsze czasu. Tak? Na pewno mamy do czynienia z odpływem wyborców od Prawa i Sprawiedliwości. Oni gdzieś chcą znaleźć nową siłę, która będzie ich reprezentować. Szymonowi Hołowni jest na pewno bliżej do Prawa i Sprawiedliwości niż lewicy. Druga sprawa to jest to, że wzrosła liczba niezdecydowanych. Oni będą szukać dopiero swojej siły politycznej. No i ja liczę na to, że lewica będzie tą siłą polityczną, która ich do siebie przekona. Bo ludzie wybierają jednak nie ze względu na jeden temat. Ludzie wybierają ze względu na wizję, jakiś szerszy plan zmian w kraju. No i lewica ma taką ofertę. Ale oczywiście o wyborców cały czas trzeba walczyć. Znaczy, to jest jedna z rzeczy, której trzeba się nauczyć w Polsce, że w Polsce elektorat krąży między partiami, wybiera, sprawdza, cały czas jest krytyczny, więc tutaj na politykach opozycji jest wielka odpowiedzialność, żeby ten elektorat do siebie przyciągnąć. A czy pan jako socjolog uważa, że te protesty i ta pandemia zmienią nasze społeczeństwo? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo nie tylko ze względu na masowość, ale także ze względu na to, jakie emocje się pojawiły w tym proteście. Takie przekonanie, że nie możemy dłużej czekać, aż ktoś nam urządzi życie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo przepraszam, musimy już kończyć. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był Maciej Gdula, tak, poseł Lewicy. Bardzo przepraszam, dziękuję, że tak panu przerwałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.